bać się na parterze. Wszystkie mieszkania w kratkach, okna, na oknach kratki, zobaczcie. Cały poziom, wszystko jest w kratkach. Zobaczcie. Opony, opony i opony. Znowu opony, opony i opony. I znów opony, ale już nie od samochodów takich osobowych, a już od tirów. Zobaczcie, jedna opona od traktora jakiegoś w ogóle leży tu przed wejściem. Zobaczcie, jakie piękno. I od razu przed wejściem. Jakie piękne opony. I bezdomne koty. Popatrzcie na to, jaka piękność. I bezdomne koty po prostu siedzą wszędzie. Zobaczcie, śmiecznik tuż obok przy wejściu. I taka piękno z oponami. No i oczywiście bezdomne koty wszędzie. No, takie samochody jeszcze jeżdżą po Mołdawii. Jak wam takie wrota? 2,5 metra. A jak wam kratki na oknach w wielkim budynku? Tak wygląda ryneczek w naszym mieście. Teraz państwu pokażę, co tu sprzedają się. Zobaczcie, ludzie przyjeżdżają z różnych wieści i wszystko sprzedają się. Owoce, warzywa, zobaczcie. W taki sposób sprzedają się. Tak wygląda korpus, w którym sprzedają się mięso. I sprzedają go kobiety. To taki korpus, w którym sprzedaje się ryba. Zobaczcie. Też dużo, dużo różnej ryby. Zobaczcie. Ogórki takie. A tu sprzedają takie drzewka różne. Tu taki wydział, gdzie sprzedają się rassada, to u nas się nazywa. Pomidory, wszystko, co ludzie potem sadzą u siebie w ogrodku, w ogródku. Tu zobaczcie, kwiatki sprzedają też. W taki sposób sprzedają się miód. Zobaczcie, tyle miuda mamy tu. Tu kobiety sprzedają się takie trawy różnego rodzaju do picia, herbatki ziołowe. Zobaczcie, ogórki, kapusta, papryka, pomidory, cebula, marchewka, ale ceny bardzo wysokie. Zobaczcie, jabłka, jakie mamy mołdawskie. Bardzo lubię to, to Richard nazywa się. Te odmiany jabłek. Ziemniaczki, morkowka, morkwa, marchewka. Ludzie po prostu przywozią i tak sprzedają. Tak wygląda oddział, gdzie sprzedają sielianie różnego rodzaju. Twaróg, masło, śmietanę. Она в холодильник забыть. Я наоборот люблю более такой жиденькую. Она в холодильник. Бардзо любя такого домового сметанки. Тварок, забачьте, як спрядаю еще такие вельки ковалки. 32. Так właśnie выгляда молдавская брынза. Она коштує 70 лей, 80. To jest też bardzo drogo. Zobaczcie, mleko też tak sprzedają. Kupię kapustę, ale ona kosztuje u nas 12 zł, czyli 12 lei.
Polsce 10 razy mniej. Zobaczcie, jaki tu jest miód. Lasny, kwiatowy, lawandowy. Zobaczcie. Kupiłem taką mały lasny. Nie, to nie nada, nie, miodzik. Kupiłem też rączkiewkę i taki ściawiel nazywa się u nas, taki kisły. 12, 10. Zobaczcie, olej, litr kosztuje 40 lei, czyli w 4 razy więcej niż w Polsce, w 4-5 razy więcej. Masło polskie nawet mamy w Mołdawii, ale u nas ono kosztuje 38 lei, czyli 6 razy więcej niż w Polsce. Woda 5 litrów kosztuje 20 lei, czyli 8 razy więcej niż w Polsce. A taka półtorówka kosztuje 10 lei, czyli 8 razy więcej też niż w Polsce. Teraz ćwiczę niemieckiego i już mogę przeczytać, co jest napisane po niemiecku na busie. Ja specjalist für Gruppenreisen. My jesteśmy specjalistami w grupowych przeprowadzkach. Cześć moi drodzy. Wreszcie przyjechałem do siebie do domu, tam gdzie mieszkałem, w tej wsi. No i dzisiaj chcę trochę Państwu pokazać, co i jak tu się tu wygląda. Zobaczcie, teraz jem taką kapustę mołdawską. I słuchajcie, smak tej kapusty nawet różni się od polskiej. Ja nie mogę to wytłumaczyć, co dokładnie nie tak. Albo tak, albo nie tak, ale smak naprawdę jest inny. I w Polsce kapusta wydaje mi się, że nawet smaczniejsza. A tu jakoś nie wiem. Jakaś gorzka, nie wiem. No to stara jest kapusta, nie młoda, a stara. Ale smak jest inny. Nie można powiedzieć, że on jest gorzej niż lepiej, ale po prostu jest inny. Ponieważ myślę, że to z tego, że tu jest inna ziemia, tu jest czarnoziom, czyli czarna ziemia. Widzieliście może w Rumunii, też nagrywałem, że ziemia jest naprawdę taka czarna. No i w Mołdawii też, na Ukrainie i w Mołdawii ziemia jest czarna. I ja tak myślę sobie, że po prostu ta ziemia ma inne jakieś elementy, może chemiczne. I może dlatego i smak owoców i warzyw jest inny. No i jeszcze tu w Mołdawii jest dużo słońca. I dlatego też może być smak inny niż w Polsce. No i wydaje mi się, że tak ono jest, bo jakoś inne elementy, słońce, wiatr, inny klimat po prostu. I dlatego smak owoców i warzyw jest inny. No to takie moje zdanie.